Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Biznes jest biznes, czyli biznes jest biznesem. No a teraz wygląda, że biznes jest polityką. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Także nowym biznesem biznesu jest polityka. Wszyscy, wielu dyrektorów najróżniejszych korporacji amerykańskich w zasadzie zaczyna wypowiadać się na tematy polityczne. Coca-Cola czy Delta, linie lotnicze przez lata już w zasadzie no, stawały na pozycji bardziej takiej socjalistycznej, lewej, niebiznesowej. Oni zaczęli odchodzić od biznesu. No, biznes jest po to, żeby robić forsę na produktach, robić forsę dla inwestorów, robić forsę dla pracowników, robić tanio, robić szybko. To wszystko się krąży wokół pieniędzy. No, a teraz zaczyna się robić wokół polityki. Coca-Cola w zeszłym roku, jak ten George Floyd, czyli bandzior, który siedział w więzieniu parę lat, dał fałszywe $20 Hindusowi w delikatesach. Policja go złapała, kazała mu się poddać, żeby go aresztować. Wyskoczył z samochodu. Później przez 9 minut się nie poddawał. Policjant trzymał go, bo się szarpał. Wielki chłop, 1,90 m, ze 130 kilo wagi, po prostu nabity, nafaszerowany narkotykami. Także po prostu to jest jak bokser, można powiedzieć. Także go trzymali, no ale wszyscy uznali, że jest świętym, że był niewinnym. No, aniołkiem to on nie był. Coca-Cola zatrzymała reklamy na Times Square w Nowym Jorku. Te reklamy, te wielki taki kolorowy neon, czy ten display taki, no to są dziesiątki, setki tysięcy dolarów dziennie. Delta, no to przewiozła zwłoki Floyda do Houston, do Teksasu, no bo on tam miał te swoje narzeczone w najróżniejszych miastach i różnie tam mieszkał. No i teraz jest Georgia. Georgia, no to jest na południu Stanów. No i to są kompanie, które tam mają swoje dyrekcje, czy miejsce, powiedzmy, oficjalnego biznesu. No i oni w zasadzie się mieli swoje te spojrzenie i mrugali oczy do lewactwa. No i teraz biznes, wszyscy dyrektorzy, no to oni patrzą na coraz więcej tego pchania, tego zaszczuwania, tego straszenia ze strony lewaków, no bo lewacy mówi, wy musicie coś mówić, bo my nie będziemy kupować. No i teraz lewactwo, aktywiści lewacy zmusili firmy prywatne, korporacyjne do tego, żeby firmy prywatne zajęły stanowisko przeciwko prawu, no bo Georgia ma swój senat, ma swój parlament, ma swój sejm, każdy stan w Ameryce, no to ma swoje izbę reprezentantów, ma swoją izbę senatorów i każdy stan, 50 stanów jest w Ameryce. W Waszyngtonie jest kongres, w kongresie jest 435 reprezentantów z tych 50 stanów, no ale w kongresie też jest 100 senatorów, po dwóch z każdego stanu. Także Georgia ma dwa, Kalifornia ma dwóch senatorów, no ale trzeba pamiętać, że na poziomie stanowym, no to stany są tak jak małe kraje, po prostu Ameryka ma 50 stanów, które są jak małe kraje i mają swoje własne rządy, gdzie wiele rzeczy jest niezależnych od kontrolowania centralnego z Waszyngtonu. Podstawowa sprawa w Ameryce tej wolności i niezależności stanów, to jest federacja, to jest to, że stany mogą decydować o jak chcą głosować. I jak chcą głosować, no to oni mają swoich senatorów i mają swoich reprezentantów. No i oni ustanowili prawo, które w zasadzie mówi,
pilnujemy głosowania, tak? Pilnujemy głosowania i prawica mówi, głosowanie jest tylko ważne i uczciwe, jeżeli jest moralne i uczciwe. A lewactwo mówi, nie, tam wody nie można dawać, no a kto dawał wodę? No wszyscy z plakatami politycznymi rozdawali pizzę i wodę. Czyli prawica mówi, nie można dawać jedzenia, tylko pracownicy. Lewactwo mówi nie, to jest uciskanie głosujących. Prawica mówi, przecież mogą sobie przynieść wodę, woda również jest dawana przez pracowników. Ci mówią nie, to tak nie jest. Prawica mówi, trzeba przyjść z dowodem osobistym. Lewactwo mówi, nie mogą przyjść bez dowodu osobistego. Delta nie wpuści do samolotu bez dowodu osobistego, ale Delta przychodzi i mówi, że wymaganie dowodu osobistego przy głosowaniu to jest łamanie prawa. Czyli to są takie kundle polityczne, które po prostu nie powinny się w to ciągać. No prawica, no to chce uczciwości. Cała lewica chce oszukaństwa. Tak, także, że krzyk, że to wszystko jest rasistowskie. Jeżeli się poczyta, co tam jest, oni są otwarci przez 17 dni wcześniej, przed dniem głosowania. Oni tam można głosować kopertami, można głosować wcześniej przez przyjście i tak dalej, i tak dalej. Już łatwiej nie może być. Lewactwo krzyczy, że to wszystko jest rasistowskie. Czy te kompanie zaspokoiły tą krwiożerczość lewaków? No nie, lewaków nigdy się nie zaspokoi, no bo lewacy zawsze przychodzą, jak się ich przeprosi, no to dać im palec, to urwą całą rękę. No i tak jest właśnie z tym, z tą sytuacją z Coca-Colą, czy z Deltą i innymi kompaniami. Wszystkie te decyzje dyrektorów, no to są dosyć idiotyczne, no bo oni powinni się skoncentrować na biznesie, bo teraz to jest trudne, to jest trudne emocjonalnie, tu jest te wszystkie polityczne sytuacje, bo połowa Ameryki, no to jest powiedzmy prawicowa, połowa Ameryki jest lewicowa, no i najbardziej krzyczą i szantażują tych dyrektorów, bo powiedzmy 10% ludzi. Także gdzie jest te 90% ludzi? No 90% ludzi, no to może kupować albo nie kupować. Przywódca mniejszości Senatu Republikańskiej, Mitch McConnell, no to właśnie powiedział, że kompanie prywatne, korporacje muszą przestać się wtrącać w politykę. No i w zasadzie to ma rację. W Georgii Izba Reprezentantów chciała zrobić taką ustawę. No i przypuszczalnie zrobi, że odetnie te ulgi podatkowe w Georgii dla Delty za to, że po prostu ingeruje w prawodawstwo. No bo tutaj jest w zasadzie jest prawodawstwo i przeciwko prawodawstwu przepraszam. I przeciwko prawodawstwu buntuje się jakaś prywatna firma. No i to jest taka cieniutka linia, po której się chodzi, bo to jest wszystko naładowane. To jest naładowane politycznie, to jest wszystko emocjonalne. I niektóre firmy po prostu są ścigane, niektóre firmy nie są ścigane. Ale przez to, że jest podzielone, no to ryzyko jest strasznie duże. To zawsze firma jakoś wkurzy normalnych, tak? No teraz ludzie, którzy mają do wyboru latanie Amerykan czy Deltą, no to prawica nie będzie wybierało. Dużo ludzi przestaje kupować na Amazonie, kupuje z innych miejsc. Także to jest jakiś na to wpływ. No te wszystkie grupy, no te grupy to ścigały te kompanie, no to z reguły grupy popierające homoseksualizm i popierające ochronę środowiska, tak? Także te wszystkie kompanie były ścigane przez te dwie podstawowe rzeczy, za seks i za pogodę. No i większość tych dyrektorów wychowanych w tych socjalistycznych
uniwersytetach amerykańskich przez ostatnie 50 lat, gdzie oni są byli napompowywani tym komunizmem, tym socjalizmem, no to oni tak naturalnie robią ciężką forsę, mają po 1-2-3 miliony pensji, no ale oni się czują, po prostu czują się jakimiś takimi Leninami, oni się czują po prostu z jakimiś Stalinami, oni czują się socjalistami w umyśle, w duchu, w sercu, no a zarządzają po prostu kapitalistyczną firmą z tej góry, z tego punktu widzenia dyrektora patrzą po prostu jak wszyscy partyjniacy w Polsce, tak jak Komitet Centralny, oni tak po prostu patrzą na tą Amerykę, żyją w luksusie, a tłumaczą, że jak ktoś jest głodny i nie ma na chleb, no to powinien jeść ciasteczka, no ale to tą królową we Francji, no to wiadomo, co jej zrobili, głowę jej komuniści obcięli. Politycy prawicowi, no to czasami też mówią za bojkotowaniem. Trump właśnie zachęcał do tego, żeby oko za oko, ząb za ząb, no bo to faktycznie jest, no, lewacy są bezczelni, są zaszczuwają, krzyczą, szarpią się. Prawica jakoś tego nie potrafi. Prawica nie potrafi walczyć. Prawica chce zawsze jakoś negocjować, zawsze chce rozmawiać. Chce się dogadać, chce, żeby wszyscy byli zadowoleni, no bo są normalni, tak? Kiedy ludzie osiągają kompromis? No, kompromis jest osiągnięty wtedy, kiedy obydwie strony są jednakowo zadowolone, bo to się nigdy nie stanie. Kompromis jest wtedy, kiedy obydwie strony są jednakowo niezadowolone, bo jeżeli obydwie strony są jednakowo niezadowolone, no to znaczy, że jest równo, bo próba uzyskania jednakowego zadowolenia to nigdy nie wyjdzie. W Teksasie też prawodawcy też się za to wzięli i niektórzy biznesi właśnie od wielkiej farmacji, powiedzmy z Merka, czy z technologii Dell Technologies, czyli komputery, no to też zaczęli mówić, że są przeciwko. No nie czytają tych przepisów, nie patrzą się o co to chodzi. Kompanie, co robią cukierki, się zaczynają wypowiadać. Mars, który robi cukierki, Nestle, który robi czekoladę, czy Unilever, który robi szampony. Oni wszyscy się wtrącają w prawo, które jest ustanawiane, powiedzmy, w Arkansas było. No i jak zwykle chodzi tak samo o homoseksualizm i o środowisko. No to są firmy biznesowe, firmy kapitalistyczne po prostu są zaszczuwane. No co ci dyrektorzy mają robić? No ci nowi dyrektorzy, oni nie wiedzą co, jak w tym nowym świecie się zachowywać i to potrzeba jakiegoś nowego dyrektora. No ale ta cecha dyrektora, że dyrektor ma mieć dochodową kompanię, no to już zginęło. To już zginęło i w zasadzie, że nikt ich nie przyszykowywuje do tego, no i zajmują stanowiska. Część mówi, że nawet jeżeli ktoś się nie wypowiada, no to też jest ryzyko, no ale to jest ten problem, że lewactwo po prostu zaszczuwa. Lewactwo zaciąga tych dyrektorów do kąta i każe im po prostu gryźć, bo mówią, że muszą być aktywni, zamiast reagować po jakimś tam wybuchu społecznym. No ale to teraz jest namawianie do łamania prawa, tak? No bo jeżeli Georgia prawodawcy uznali, czy zarządzili prawo legalnie, tak? No bo to są reprezentanci, to są senatorzy, oni tam ustanawiają prawo, no i kompania wychodzi i mówi, że ma nie być. Ogólnie rzecz biorąc, to duża
no to wszyscy, czy po prawicy, po lewicy, 70% można powiedzieć, że jeżeli dyrektorzy zaczynają się włączać w takie sprawy, no to 60%, no to coś robisz. 60% to mówi, że będzie kupowało, albo się zmieni, albo będzie unikało. Także 60%, no to masz zdanie, ma jakieś tam swoje zdanie, czy będzie bojkotowało, czy będzie poprawiało. Także, ale dla odmiany 86% też uważa, że dyrektorzy wielkich firm powinni się wypowiadać na tematy społeczne. No to już jest duża liczba, no bo wygląda na to, że tylko jedna piętnasta społeczeństwa uważa, że dyrektorzy powinni zamknąć mordę i sprzedawać i produkować. Ponad połowa badanych mówi, że kompanie muszą się włączać w te miejsca, gdzie rząd się nie interesuje. To też jest dosyć ciekawe. No też ciekawe jest to, że pracownicy krzyczą w tych swoich kompaniach. No i znowu jest to samo. Prawica milczy, nawet jeżeli połowa będzie przeciwko pewnym dyskusjom, czy teoriom, czy propagandzie lewackiej, no to oni będą milczeli, no bo boją się zwolnienia, boją się zaszczucia na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Także sytuacja polityczna na dzień dzisiejszy w Ameryce nie jest dobra. Firma Amazon miała się zrobić związki zawodowe, no ale związki zawodowe, no i ludzie zagłosowali, że nie chcą związków zawodowych. Szef Amazona, w sumie socjalista, komunista, no ale jeżeli w Amazon by wprowadzili związki zawodowe, no to on przypuszczalnie, bo to było gdzieś w południowym stanie, no to przypuszczalnie by wzięli, zlikwidowali by te magazyny i tak dalej. Także, że dużo tych lewaków to robi co innego, a mówi co innego. Delta, no tak samo jak i Coca-Cola, no ma tych krzykliwych pracowników, ale to jest wszystko kosztowne. To jest kosztowne, bo to są dwie strony, no i w wypadku Delty, no to ludzie mogą wybierać. No i kompanie jeszcze debilowato, oni sugerują, co prawodawcy powinni zrobić, co oni powinni poprawiać. No tak, także to już jest ingerencja w politykę, to jest jakaś fanatyczna lewacka ingerencja, no bo walczyli o to, że w Georgii, powiedzmy, tam jakoś przesunęli o godzinę głosowanie w niedzielę, no to Coca-Cola, Delta zaczęła krzyczeć, że to jest kradzież godziny z głosowania i że to jest zabieranie praw, no i tak jak wspominałem o tym jedzeniu, że ludzie będą głodni, co nie jest prawda, bo jak się przeczyta, no to tam jest napisane 150 metrów, czy tam 150 stóp, czy 150 jardów. Dalej mogą być różne ciężarówki z jedzeniem i tak dalej, i tak dalej. I nawet nie jest powiedziane, czy mogą mieć te plakaty wyborcze tych partii politycznych. Było jedyne co, to nie można przynosić jedzenia do kolejki, nie można przynosić wody, będąc powiedzmy związany z jakąkolwiek partią polityczną. Biden krzyczał, że jest segregacja rasowa, no ale to on już po prostu jest na tyle nienormalny, że on chyba nie wie, co mówi. No, także jeżeli macie jakieś zastrzeżenia czy opinie, to przeczytajcie, co Georgia tam robi. Naprawdę musicie mieć swoje argumenty i musicie powiedzieć 17 zdanie, jest napisane to i z tym się nie zgadzam. Ale jeżeli nie czytaliście tego, no to uwierzcie, że tam to chodzi o to, żeby po prostu moralnie i uczciwie wygrać.
Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwoniący o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, pozdrowienia dla konserwatystów, dla republikanów. Dziękuję, że głosujecie na partię republikańską, głosujecie na normalnych, Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość, rodzina, uczciwość i tradycja. Socjaliści, patrzcie się, ile kosztuje benzyna, patrzcie się, ile będziecie płacić podatków więcej. Patrzcie się, co będzie się, jak szybko Ameryka zaczyna iść w kierunku Wenezueli. Drukują te pieniądze, drukują, podatkują i zabierają. Zdrowia dla normalnych.